Janusz Korwin-Mikke przyjechał dziś na Suwalszczyznę, aby poprzeć Szczepana Barszczewskiego, kandydata swojej partii w uzupełniających wyborach do Senatu. Podczas wizyty spotkał się z mieszkańcami Augustowa, Suwałki, Sejn. W tej chwili celem promowanie idei i człowieka. Prowadzanie idei, czyli idei walki z socjalizmem, życia na, na własny rachunek, życie, życie bez biurokracji, życie w normalnym kraju, a człowieka, kandydata na senatora, kolegę Barszczewskiego. Zwracamy uwagę, od razu za, zaagituje, że wybór kogoś Załóżmy tam z PO czy z pis niczego, niczego nie zmieni w Senacie, prawda? Jeden więcej czy mniej, natomiast wybór człowieka spoza układu coś zmieni. 41-letni Szczepan Barszczewski, doradca prawny z Białego Stoku i lider partii KORWIN w województwie podlaskim. Wtedy, kiedy będziemy obniżali podatki, obciążenia fiskalne, kiedy wprowadzimy, i o to będę mocno zabiegał, dobrowolne składki ubezpieczenia e, społecznego. Dodatkowo niezmiennie ważnym e, elementem jest. E, sprzeciwienie się przyjmowania imigrantów którzy mają być właśnie również w okolicach Łomży zambrowa ulokowani zbieramy podpisy pod inicjatywą referendalną chcemy dać Polakom wybór decydowania. Oprócz Szczepana Barszczewskiego o mandat zabiegają Anna Maria Anders, kandydatka Prawej Sprawiedliwości, Mieczysław Bogiński z polskiego stronnictwa ludowego, który ma też poparcie Platformy Obywatelskiej, Jerzy Ząbkiewicz, kandydat Komitetu Praca i Przyszłość, Jerzy Ząbkiewicz, senatorem Twojego regionu, Andrzej Chmielewski, kandydat samoobrony i Sławomir Gromacki z Komitetu Szary Obywatel. Uzupełniające wybory do Senatu odbędą się w niedzielę 6 marca w powiatach Augustowskim, Sejneńskim, Suwalskim, Grajewskim, Kolneńskim, Łomży Rzyńskim, Monieckim, Zambrowskim oraz w Łomży i Sowałkach. Głosowanie odbędzie się, bo wybrany w ubiegłym roku Bogdan Paszkowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, został wojewodą i nie pełni już mandatu senatorskiego.